Na plaży Millennium odbyła się największa w tym sezonie impreza siatkarska Grand Prix Mistrzostw Polski. Mimo że ze względu na równolegle odbywający się inny turniej, poziom sportowy zawodów był bardzo wysoki. Więc te pary, które miały możliwość punktową, bo tu Światowa Federacja jakby narzuca ten obowiązek posiadania punktów, tamte 4 czy 5 par wystąpiło właśnie w Malborku. Natomiast cała reszta plus pary zagraniczne bardzo dobrze spisują i dodający kolorytu tutaj Serbowie, także beach volley w najlepszym wydaniu. Z każdym rokiem obserwujemy coraz bardziej dynamiczny rozwój siatkówki plażowej. Mamy te szczególnie dwie pary męskie bardzo mocne, tutaj Kantor z Łosiakiem i Bryl z Fijałkiem. Najprawdopodobniej już dzięki ilości punktów będą na olimpiadzie. Para żeńska, czyli Kasia Kociołek z Kingą Wojtasik, no będzie musiała się trochę namęczyć, ale też ma szansę na to, żeby być na olimpiadzie. Także patrząc z perspektywy sportu olimpijskiego, to na pewno bardzo dobrze to wygląda. Jest zaplecze w postaci Szkoły Mistrzostwa Sportowego. No na pewno siatkówka plażowa jest tą taką siostrą biedniejszą siatkówki halowej. Polska, kraju mistrzów świata. Grand Prix Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej, jak się spodziewano, okazał się dużym sukcesem organizacyjnym. Ale oczywiście, że tak. No, mamy tutaj jakby w perspektywie kamery najlepszy obraz tego, co tutaj zrobiliście, co wykonaliście. Super sprawa, dużo publiczności, piękna pogoda, promocja siatkówki plażowej w najlepszym wydaniu. Także nic, tylko pogratulować miastu pomysłu i realizacji. Organizatorem turnieju był Polski Związek Piłki Siatkowej oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.